Zuzanna Kuczyńska, dzień dobry, zapraszam do rozmowy Echo 24, a dzisiaj moim gościem wirtualnie Beata Iwanicka, Centrum Edukacyjno-Turystyczno-Sportowe w Kraśnicach. Dzień dobry. Witam serdecznie. Dzisiaj rozmawiamy o rajdzie Ryszarda Szurkowskiego. To już 20. jubileuszowa edycja, która 4 września w Kraśnicach. Tak, zgadza się. Bardzo, bardzo nie możemy się doczekać z tej edycji. Z tego względu, że już 2 razy cała impreza była odwoływana. Mhm. Proszę powiedzieć, jakie to jest wydarzenie dla Was w Kraśnicach? Pewnie ogromne. Ogromne wydarzenie, nie możemy się doczekać. Jesteśmy pełni emocji, tych właśnie pozytywnych. Dawno nie widzieliśmy się z uczestnikami rajdu, więc mamy nadzieję, że tego 4 września wiele osób przybędzie i będziemy mogli powspominać wspaniałe czasy, gdy Rysiu Szurkowski był z nami. Do końca nie wiedzieliście, czy organizacja rajdu będzie możliwa, prawda, w związku z pandemią COVID-19? Tak, poprzednie 2 razy, kiedy dawaliśmy informację, że 20. edycja się odbędzie, z różnych powodów właśnie tych pandemicznych musieliśmy odwoływać rajd. Więc teraz robimy wszystko, stajemy na głowie, na rzęsach, żeby ta edycja oczywiście się w końcu odbyła. Do 3 razy sztuka. Organizacyjnie to jest dla Was dużo większe wyzwanie, jeżeli chodzi właśnie o pandemiczne obostrzenia? Czyli na pewno musimy mieć na względzie to, żeby zachowywać odległość, żeby jednak dezynfekować dłonie. Mamy przecież posiłki, wydajemy posiłek, więc będziemy starali się, żeby każdy czuł się bezpiecznie podczas tej edycji. A jeżeli chodzi o tym bardziej możemy już. Kto weźmie udział? Tak, właśnie dzisiaj dostaliśmy informację, że podczas naszej edycji 20. będzie można się zaszczepić. Będzie mobilny punkt szczepień, więc zachęcamy osoby, które przybędą na rajd i jeszcze nie miały okazji się zaszczepić, aby to zrobiły. Czyli właśnie w trakcie całego rajdu będzie możliwość zaszczepienia się. To dobra okazja nie tylko dla mieszkańców gminy, prawda? Tak, dokładnie. Przyjeżdżają do nas osoby z różnych miejscowości, deklarują się osoby z Poznania, Wrocław, więc jeżeli nie mieliście okazji, to my taką szansę im damy. Pani Beato, dlaczego chcieliście połączyć te akcje, czyli z jednej strony sam rajd, a z drugiej strony właśnie akcja szczepień? Każda edycja rajdu i generalnie wydarzenie, które większe wydarzenie, które organizujemy, staramy się, aby coś więcej wychodziło w stronę ludzi. Więc albo prowadzimy zbiórki charytatywne, a tym razem po prostu postaramy się, aby na terenie imprezy właśnie mogły osoby się szczepić, które po prostu jeszcze nie miały takiej okazji. Opowiedzmy może już o takich aspektach technicznych samego rajdu, czyli właśnie o trasach, bo są 2 z tego, co słyszałam, zapisach. Tak, zapisy są tylko i wyłącznie w dniu rajdu od godziny 8 do momentu startu, więc zapraszamy wszystkich już od 8 do 11. O godzinie 9 w Wierzchowicach odbędzie się msza w intencję Ryszarda Szurkowskiego, więc jeżeli osoby będą przybywały wcześniej lub później, będą miały taką też okazję pomodlić się w intencji Ryszarda Szurkowskiego. Dodatkowo o godzinie 11 startujemy, mamy do wyboru 2 trasy rowerowe, taką delikatną, rodzinną, tą 14-kilometrową, praktycznie całkowicie bezpieczną, bo tylko asfaltem jedziemy dosłownie kilka kilometrów, lub trasę już tak dla bardziej za takich fanatyków rowerowych 32 kilometry. A proszę opowiedzieć jeszcze o wpisowym. Wpisowy wynosi dla dzieci do 12 roku życia jest bezpłatny udział. Następnie mamy przedział wiekowy 12-16 i wtedy wpisowy kosztuje 5 zł. I później wszyscy powyżej 16 roku życia płacą 10 zł. Oprócz akcji szczepień rajdowi będą towarzyszyły jeszcze inne atrakcje. Jak to będzie wyglądało? Tak, mamy kilka takich asów w rękawie, niespodzianek. Będą przejazdy rikszą, będzie loteria fantowa dla każdego, każdy coś będzie mógł wygrać. Więc takich różnych ciekawe rzeczy szykujemy dla naszych uczestników. Więc tylko i wyłącznie zapraszamy, aby przekonać się osobiście, co dla nich przygotowaliśmy. A proszę powiedzieć, ile mniej więcej osób startuje co roku? Jak to wygląda, jeżeli chodzi o liczbę zawodników? Szczerze, od 200 do nawet 700 osób może pojawić się na trasie rajdu. Nawet jeżeli jest grad, opady deszczu, to i tak tych osób naprawdę pojawia się bardzo dużo. Więc zachęcamy, jak to ostatnio powiedzieliśmy, pytano nas, jaka będzie pogoda, czy jest pogoda zamówiona. Krótka odpowiedź, pogoda jest zawsze. Ważne, aby się odpowiednio ubrać, odpowiednio przygotować na trasę rajdu.
Więc Proszę zapraszamy na opowiedzieć, wydarzenie. proszę opowiedzieć przy okazji o muzeum Ryszarda Szurkowskiego, które wiemy, że będzie na terenie gminy Krośnice. Czy wiemy coś więcej? Kiedy możemy się spodziewać otwarcia? Jak mniej więcej ono będzie wyglądało? Tak, otwarcie by nastąpił w pierwszym kwartale 2022 roku, jeżeli wszystkie prace jakby takie remontowe, projektowe się uda dopiąć. Co wiemy, Stowarzyszenie Lions Club, które jakby jest inicjatorem tego muzeum, a my w tym wszystkim pomagamy, przedstawiło nam projekt oficjalny tego muzeum. I naprawdę mogę powiedzieć czystym sercem, że nie spodziewałam się takich efektów. Będzie to naprawdę multimedialne, piękne muzeum. Chyba jeszcze takiego, jeżeli to wszystko zostanie zrealizowane, to takiego muzeum jeszcze nie widziałam. Ono będzie multimedialne, bo wiem, że takie były zapowiedzi też od dyrektora Krystiana Okonia, że ono będzie trochę interaktywne, multimedialne, bardzo nowoczesne. Tak, z tych wszystkich zapowiedzi i omówienia całego projektu naprawdę jest imponujące. Czyli warto czekać. Warto. A w samej miejscowości Ryszarda Szurkowskiego także będzie coś, co upamiętni kolarza. Tak, tutaj właśnie mieszkańcy Świebodowa, czyli miejscowości, w której Ryszard Szurkowski zaczynał swoją przygodę z rowerem, też ma powstać skwer upamiętniający jego osobę, ławeczka multimedialna, więc osoby, które będą pojawiały się w Dolinie Baryczy i będą chciały zwiedzać nasz teren, będą mogły tam również poczytać różne ciekawe rzeczy, odsłuchać te rzeczy, no i spędzić miło czas. Czyli 4 września zapraszamy do Krośnic wszystkich, którzy chcą wziąć udział w rajdzie albo po prostu przyjechać kibicować, prawda? Dokładnie, zapraszamy wszystkich serdecznie. Mamy też możliwość wypożyczenia rowerów w Krośnicach, więc jeżeli nie ma możliwości przyjechania z tym swoim rowerem, zapraszamy do wypożyczalni i na pewno będzie można miło spędzić czas. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Moim i Państwa gościem była Beata Iwanicka. Ja bardzo dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.